Cześć! Zapytałam się Was kilka dni temu, jak często jecie strączki i które strączki lubicie najbardziej, a także dlaczego ich nie jecie. No i dzisiaj będę mówić w kilku zdaniach na temat tego, jak poprawić przyswajalność strączków z diety. No bo z tym mieliście największy problem. Przede wszystkim chciałam Was pochwalić, bo najwięcej osób odpowiedziało, że je strączki codziennie. To jest naprawdę super dobra wiadomość, szczególnie jeżeli są to osoby na diecie roślinnej, no bo strączki są wiadomo źródłem białka roślinnego, ale źródłem żelaza i cynku, i magnezu, i wapnia. I w zasadzie dużo składników możecie w strączkach znaleźć. Też sporo z Was je strączki kilka razy w tygodniu, co też jest bardzo fajne, ale niestety najwięcej osób odpowiedziało, że ma problemy po strączkach. Wzdęcia, gazy, jakieś problemy jelitowe, ale też były osoby, które mają problemy z akceptacją strączków w posiłkach, że posiłki są nudne. Przede wszystkim ja chyba bym nie zaczynała od jedzenia strączków z takich typowych dań przetworzonych albo restauracyjnych. Z tymi przetworzonymi to jeszcze różnie, może o tym jeszcze później coś powiem, może będziecie mieć jakieś pytania. Chodzi ogólnie o to, że sposób przygotowywania strączków i moczenie strączków jest bardzo ważne i ja nie mam do końca pewności, jak ktoś na przykład gdzieś tam przygotował strączki, które teraz będę spożywać, więc wolałabym zrobić to wszystko sama najpierw w domu. Moczymy strączki przed ugotowaniem. To jest oczywiście napisane na opakowaniu nasion roślin strączkowych. Tam jest napisane, żeby moczyć od 8 do 12 godzin, ale ten proces moczenia może wyglądać, znaczy możemy go zmieniać. To jest tak, że moczymy w zimnej wodzie strączki od tych 8 do 12 godzin. Później płuczemy strączki, przepłukujemy z tej wody, w której się moczyły, zalewamy nową wodą świeżą i gotujemy strączki w świeżej wodzie do miękkości. Druga metoda moczenia strączków to jest taka metoda, że zalewamy strączki zimną wodą, zagotowujemy, gotujemy przez 2-3 minuty, a potem zestawiamy z ognia i też trzymamy je później w tej wodzie przez jakieś od 4 do 24 godzin. Obie metody są dobre. Ta druga metoda ma wpływ na miękkość strączków, to znaczy one się szybciej później trochę gotują, są szybciej miękkie. Więc opcjonalnie, jeżeli taką macie możliwość, no to można spróbować najpierw te strączki zagotować. Która jest bardzo ważna. Dlaczego my się pozbywamy tej wody po moczeniu strączków? Bo niektórzy się pytają, czy można tą wodę zostawić. Ja myślę, że można opcjonalnie zostawić, ale to pytanie do osób, które... Znaczy, to jest pytanie, czy mamy te problemy po spożyciu strączków, czy nie. Jeżeli są to osoby, które mają wzdęcia i gazy po strączkach, to lepiej, żeby tą wodę jednak odlać i przepłukać strączki i dodać po prostu świeżą wodę. Dlatego, że w tej wodzie, w której moczyły się strączki, mamy cukry galaktooligosacharydy. I to są właśnie te cukry, które powodują wzdęcia i gazy. No, dochodzą do tego jeszcze lektyny, na przykład fitorytrypsyny i tak dalej, ale te związki możemy wygotować, znaczy one są redukowane podczas gotowania. Z cukrami tak to nie wygląda, więc troszeczkę musimy się tych cukrów pozbyć, żeby zredukować wzdęcia i gazy. Ogólnie galaktooligosacharydy to są bardzo dobre cukry, dlatego że my spożywając je dokarmiamy florę bakteryjną i dzięki temu też redukujemy ryzyko wielu chorób. Z tym, że będą te cukry powodować wzdęcia i gazy. Osób, które zjedzą za dużo na przykład tych produktów, ale też u osób, które na przykład mają pewną nadwrażliwość jelitową, no mogą być te wzdęcia i gazy jeszcze większe, na przykład zespół jelita nadwrażliwego. Chodzi ogólnie o to, że galaktooligosacharydy nie są trawione w jelicie cienkim, więc one przechodzą do jelita grubego, no i tam po prostu bakterie jelitowe się nimi zajmują. Można jeszcze bardziej zredukować galaktooligosacharydy w strączkach, bo między innymi po pierwsze można użyć strączków z puszki. Strączki z puszki będą zawsze trochę lepiej tolerowane od strączków takich typowych, ugotowanych, bo już mają te galaktooligosacharydy też zredukowane. Kolejna rzecz, to możemy podczas moczenia strączków dodać sody oczyszczonej. Soda oczyszczona też będzie miała takie właściwości redukujące cukry w strączkach. Jeden problem jest taki, że faktycznie jeżeli te cukry, bo one są rozpuszczalne w wodzie, one będą przechodzić do wody, to my pozbywamy się też w pewnym stopniu niektórych składników odżywczych, które też przechodzą do wody. Na przykład będzie to wapń, na przykład będzie to magnez, na przykład będą to witaminy z grupy B. To są składniki, które rozpuszczają się w wodzie, więc one przejdą do wody, no i musimy po prostu świadomość, że wtedy w tych strączkach będzie mniej tych składników i musimy po prostu dostarczyć je w większej ilości z innych produktów.
To jest moczenie. To jest moczenie strączków. Następna rzecz. Jeżeli ktoś dopiero przechodzi na dietę roślinną lub po prostu wprowadza sobie więcej strączków do diety lub chce zamienić mięso, jaja na strączki, to proponowałabym najpierw zacząć od strączków, które mają mniej cukrów od innych, czyli mniej tych galaktooligosacharydów. I takimi strączkami będzie na przykład soczewica czerwona. Takim strączkiem będzie też ciecierzyca. To będzie też tofu czy tempeh, więc to są produkty, które będą tak jakby trochę lżejsze dla przewodu pokarmowego, będą trochę łatwiej tolerowane. A fasolę zostawić sobie na później. Czyli to jest pierwsza rzecz. Wybór strączków, rodzaj strączków. Kolejna rzecz. Strączki można kiełkować i niektóre strączki po wykiełkowaniu mają mniej galaktooligosacharydów i to jest na przykład soczewica, wykiełkowana soczewica. O, jeszcze zapomniałam o fasoli mung. Fasola mung też ma mniej galaktooligosacharydów od takich zwykłych, typowych, białej, czerwonej fasoli. Mamy te strączki, które mają mniej cukrów. Od nich sobie zacznijmy. Zacznijmy też od małych porcji, czyli jeżeli ktoś dopiero przechodzi dietę. Zacznijmy od na przykład 2 łyżek ugotowanej soczewicy czy ciecierzycy do posiłku, ale może to być też pasta z soczewicy czy ciecierzycy, albo może to być też humus. Ogólnie humus jest często dobrze tolerowany, nawet przez osoby, które ktoś dopiero zaczyna sobie wprowadzać strączki do diety i od razu na pierwszy posiłek zje szklankę ugotowanej fasoli albo falafele albo coś takiego, to może od razu mieć te problemy i zrazić się do strączków. A tak się nie robi, po prostu zaczynamy od mniejszych porcji. Czyli stopniowo sobie zwiększamy, ale uwaga, jeżeli stopniowo sobie zwiększamy, to też nie zwiększajcie do takiej porcji, która by była nierealna do przejedzenia. Czyli jeżeli na przykład normalnie zjedlibyście powiedzmy 0,5 szklanki ugotowanej ciecierzycy, co jest taką porcją, no to nie jedzcie szklanki już na porcję wtedy, chyba że wasze posiłki wyglądają trochę inaczej i po prostu macie 3 posiłki w ciągu dnia i musicie to białko tam zmieścić. Jak tolerujecie soczewicę i ciecierzycę, przerzućcie się później fasolę i sprawdźcie, jak tolerujecie fasolę. Natomiast, więc jak takie małe porcje są gorzej tolerowane, mimo wszystko, czyli na przykład jecie sobie 2 łyżki albo 3 łyżki ciecierzycy i nie tolerujecie tego za bardzo, to zastanówcie się, z czym łączycie te produkty, ponieważ mamy dużo cukrów w diecie roślinnej, które mają podobne właściwości jak właśnie te galaktooligosacharydy, czyli mamy na przykład fruktooligosacharydy, one występują w cebuli, czosnku, brokule, kalafiorze, w zasadzie to w niektórych produktach mamy jeszcze inne cukry, które też są słabo trawione, słabo przyswajane, czyli na przykład mamy mannitol, mamy na przykład fruktozę, sorbitol, czyli jeżeli my łączymy dużo tych cukrów w jednym posiłku, to wtedy faktycznie soczewica czy ciecierzyca może być gorzej tolerowana, mimo że w innym posiłku, w którym nie mamy innych produktów, by była lepiej tolerowana. Więc możecie spróbować na przykład wtedy. Więc jak jecie sobie ciecierzycę i dalej jest coś nie tak, to sprawdźcie, czy w tym posiłku nie macie na przykład cebuli, czosnku, pora, na przykład kalafiora czy brokuła. To są produkty, które są zdrowe, ale jednocześnie mają też te cukry. I chodzi o to, żeby wtedy być może zmniejszyć ilość na porcję cukru i zobaczyć, jak będziecie tolerować strączki. Czyli spróbujcie przygotować taki posiłek na przykład z kaszą, z jakimiś warzywami, które są o mniejszej zawartości cukru, na przykład papryka, bakłażan, cukinia, sałaty, rukola, mogą to być różne pomidory na przykład. Chodzi o to, żeby coś takiego przygotować i sprawdzić, jak będziecie taki posiłek tolerować. Jak taki posiłek będziecie tolerować, to wprowadzajcie sobie później inne produkty, które też są właśnie źródłem tych cukrów, czyli dodajcie sobie brokuła. Jak dodacie brokuła, to może nie połówkę na raz, tylko najpierw 2-3 różyczki i sprawdzajcie, czy to zmienia postać, jak się czujecie po takim posiłku. Dodajcie na przykład cebulę, tylko ta cebula najlepiej, żeby była ugotowana, uduszona, żeby to nie była na początek na surowo cebula i po prostu dodawajcie sobie stopniowo te produkty i sprawdzajcie swoją własną tolerancję. Polecam Wam też prowadzenie dzienniczka żywieniowego, żeby zapisywać, co było w posiłku i jak moczymy, moczenie strączków, dobór strączków, metoda jedzenia strączków, czy pasta, na przykład ugotowane, rozgotowane nasiona. Dodatkowo porcja jest super ważna, a to z redukcją cukru FODMAP w diecie to już bardziej indywidualne. Też pamiętajcie o tym, że cukry FODMAP są bardzo zdrowe, dlatego że po prostu odżywiamy
nimi florę bakteryjną, dlatego no nie powinnośmy ich redukować na zawsze, tylko po prostu jeżeli już redukujemy, to tylko żeby sprawdzić naszą indywidualną tolerancję na różne porcje cukrów. Gdyby te rzeczy, o których mówiłam, nie pomogły, można się zastanowić opcjonalnie nad wprowadzeniem enzymu, który ma rozkładać galaktooligosacharydy, czyli alfa-galaktozydazy. Wygląda to tak, że przyjmuje się go przed posiłkiem i po prostu on działa trochę jak laktaza. Laktaza, czyli enzym, który ma rozkładać laktozę, czyli osoby z nietolerancją laktozy przyjmują laktazę przed posiłkiem, czyli tak samo by było właśnie z tą alfa-galaktozydazą. I to jest pod postacią suplementu dostępne. No i faktycznie jest to enzym o udokumentowanym działaniu w badaniach randomizowanych, także myślę, że wiele osób mogłoby odczuć też korzyści z przyjmowania takiego enzymu, ale pytanie, czy potrzebujemy, bo być może te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, w zasadzie one u większości osób będą pomagać, więc ja bym zastanowiła się nad tym enzymem tylko wtedy, kiedy te inne rzeczy nie działają. I jeszcze ostatnia rzecz, bo też pisaliście w pytaniach, znaczy w odpowiedziach, że macie problemy z komponowaniem strączków w posiłkach. Ogólnie to jest tak, że strączki mogą być pod postacią past, mogą być pod postacią mąki z nasion strączkowych, pod postacią makaronów, pod postacią tofu na przykład. Także ja myślę, że jecie te strączki. Być może jest tak, że nie pomyśleliście, że na przykład jakaś tam pasta kanapkowa to jest strączek i że po prostu raczej tutaj sklasyfikowaliście te strączki pod postacią nasion, a nie pasty kanapkowej. Myślę, że chyba macie jakieś strączki w diecie wtedy pod postacią pasty kanapkowej chociaż, ale jeżeli nie, no to zastanówcie się, bo są mąki z ciecierzycy, makarony z ciecierzycy czy z soczewicy. One są z reguły dobrze tolerowane. Tofu jest dobrze tolerowane. No i w niewielkiej ilości te strączki, o których mówiłam wcześniej. Jeżeli nie macie strączków, to co macie na tych kanapkach? Mam nadzieję, że nie sery żółte wegańskie albo jakieś takie rzeczy, no bo to tak trochę średnio, wiecie, ze składnikami odżywczymi. Co do innych pomysłów jeszcze, to ja będę dodawać niebawem coś jeszcze na temat strączków, także czekajcie, obserwujcie i za jakiś czas dodam też parę innych fajnych rzeczy. Także ja dziękuję, tyle na razie w tym temacie. I tak jak mówiłam, śledźcie, bo za jakiś czas też będziemy dodawać z Kasią Śniadkowską coś w temacie strączków właśnie z przepisami. A jakbyście mieli jakieś pytania, to wiadomo, możecie je zadawać. I ja będę starać się w miarę możliwości odpowiedzieć. Pa!